kapitan reprezentacji samorządowców. Wynik nieszczęśliwy na razie z reprezentacją artystów polskich, ale chodzi o zabawę. Nie, wynik jest dobry. Mamy być gościnni, witamy turystów w naszym mieście. W związku z czym daliśmy dzisiaj wygrać 6-1. Nam chodziło ten jeden gol, patrz szybko, potem już był relaks i zabawa. Reprezentacja artystów polskich widzę w gazie. Tak, ja myślę, że dzisiaj zagraliśmy całkiem niezłe 3 mecze. Nawet ten przegrany był na dość dobrym poziomie. Zresztą graliśmy, myślę, że z zwycięzcami tego turnieju. Stawiam, że oni wygrają. Dobrze nam się grało. Z reguły gramy dobre turnieje, jak jest nas niewielu w składzie, bo wtedy łatwiej się zgrać. Natomiast jak przyjeżdżamy 20, zmiany są ciągłe, to najczęściej wtedy nic z tego nie wychodzi. Była możliwość zrobienia sobie zdjęć, porozmawiania z artystami. No i oni właśnie w tym momencie wracają na boisko. Poza tym mamy oczywiście bardzo dużo atrakcji dla dzieci, między innymi właśnie zmuchane zjeżdżalnie, mamy Akademię Sportu dla dzieci, Game Zone, tutaj właśnie dzieci grają sobie na Xboxach, na PlayStation. Na górze, na pierwszym piętrze mamy takie atrakcje jak malowanie twarzy i tym podobne różne zabawy dla dzieci. W ciągu roku jest kilka okazji, żeby razem pograć i potrenować, zabawić się wspólnie. Tak, bawimy się wspólnie co tydzień w poniedziałki o 20:30, więc tak właściwie już od wielu lat. W przyszłym roku, w 2014, reprezentacja będzie obchodziła 15-lecie istnienia. Więc na pewno coś większego będzie organizowane z jej udziałem. Będzie mecz międzynarodowy, jeszcze nie wiem dokładnie co, ale podejrzewam, że wcześniej będą na pewno jakieś wici. Następny mecz za pół godziny, trzeba szybko jeszcze ochłonąć i dać się wszystko oczywiście. Tak, mamy jedną tam kontuzję drobną, bo Janusz jest kontuzowany, ale musimy się zebrać, jakieś masaże, odżywki, jacuzzi i dalej gramy. Gramy wszyscy dla Szymka, to się bawimy. Staramy się zebrać pieniążki na rehabilitację dla Szymona z Częstochowy. Liczymy na pokaźne sumy z wylicytowanych przedmiotów, przede wszystkim pióro prezydenta Bronisława Komorowskiego, porcelana, która służyła parze podczas oficjalnych przyjęć. Jest sporo gadżetów piłkarskich, również Jerzy Dudek ofiarował nam rękawice. Mamy również koszulki Łukasza Piszka, Kuby Błaszczykowskiego i rękawice bokserskie dla sparring partnerów Diablo Włodarczyka. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.